Hej, hej, witajcie w Cyfr 6. Rozpocząłem wdrażanie tego projektu kosmicznego, także zmierzam po zwycięstwo naukowe i dlatego zaczniemy dzisiaj od przyjrzenia się tym wielkim ludziom, których ja tutaj zostawiłem właśnie na ten moment. Także mam Roberta Goddarda, zobaczmy, cóż on potrafi. Eureki rakietowej, 20 produkcji. Dla wszystkich, rozumiem, także wypalamy go, niech to wszystko przyspieszy. Mam więcej takich, także też nie zamierzam ich tutaj trzymać, tylko muszę ich użyć. Siergiej Korolow, także jego musimy tutaj do portu wysłać i... O, 1500 młoteczków, także... Zobaczmy, albo co ja się będę przy... 900, 1500, to ja bym jego chyba zostawił na potem nawet, na coś droższego może i się nie śpieszył będę. Nie sądzę, żebym stracił te punkty, których nie wykorzystam, ale jeszcze nie wiem jak to tutaj działa, a nie ma kolejkowania, także spokojnie, ja się śpieszył nie będę, mam jeszcze jednego, tylko oczywiście nie tutaj, chociaż mogę pierdyknąć sobie w tego. O, jak malutko. A jak malutko, barby cholerne. Gdzieś tutaj mam jeszcze jednego Carla Sagana, pamiętam. Także też nie zawaham się go użyć, tutaj jest, aha. I muszę go przetransportować, on to jest... Powinno się podświetlić, aha, też go muszę, to jest wielki naukowiec, też go muszę tutaj, także na dwa razy, no dobra. Czyli w kolejnej turze się nim zajmiemy, a teraz przejdźmy do zabawy z Karaluchem Bębą, tak go sobie tutaj nazywam, bo biję i dobić go nie mogę, skubany wiecznie, gdzieś się tutaj odradza, jakieś kolejne miasto się pokazuje, także masakra jaka się z tym jest. No to by warto było zgarnąć, zabić. Bo ja chyba nie dam rady tego przejąć w jedną turkę. A ja będę tutaj, kurde, musiał, żeby i ona mi tutaj krzywdy też nie zrobiła. I to jeszcze siedzi. Jak będzie mi plądrował, to się wkurzę, no. A gdzie jest mój czołg w ogóle? Gdzieś go zostawiłem. Czy to mi może... Nie, to wątpię, żeby to mi pomogło. No właśnie, pozbyliśmy się dziada. Trzeba oczywiście pilnować, jak najbardziej pilnować, żeby Grecji nie ułatwić się zadania, ale widzę, że nie będzie takiej opcji, także tutaj jeszcze zdzielimy. I to na razie zostawię, ewentualnie dobiję w przyszłej turze tę jednostkę. Oby mi nie spaliła, kurde, tego ryżu tutaj, który przecież niedawno dopiero zrobiłem, także mam nadzieję, że tak się nie stanie. Chciałbym też całą tę moją mapę odkryć, ale to tak, kurde, dobrze działało, bo działało tak jak w Cyfr 5, ale coś się zmienili, już tak fajnie nie działa. Już powinna być dawno odkryta po satelitach, a tego nie ma. To mnie nie cieszy. Uwaga, atakuje. Nie, co? Aha, tutaj mnie zdzielił. Robotyka to nie, to spokojnie. I od zawsze tutaj mam tą produkcję, także to mnie cieszy jak najbardziej. Jest to też oczywiście, bo będzie mi potrzebne, żeby wygrać. No i dominacja wojskowa i ta relokacja. To są dobre rzeczy. Nie będę zmieniał, bo nic się nie skończyło. A odkryjmy całe drzewko, co ja się będę tutaj patyczkował, wyścig kosmiczny, kurde, ja bym tutaj chętnie poszedł. Akademia Wojskowa albo port, no właśnie, ja tędy mogę, to ja w to pójdę, oczywiście ja bym chciał szybko skończyć tę serię, przypominam, że już musi trwać ankieta, no na pewno jest po prostu, także zachęcam do głosowania i zachęcam też, jeśli macie jakiś pomysł, którego tam w ankiecie nie ma, bo tak może być, to też piszcie, to ja jeszcze dodam. Bo jeszcze trochę tego czasu mamy, także bez problemu powinno się udać zagłosować na każdą ewentualną opcję. I tutaj mamy... Ojejku, trzy koła aż?
Cholerka, no nie jestem pewien, jak to działa. Tu już nie, no za dużo mam zrobione. Poczekamy na kolejnego, poczekamy na kolejnego. Także ja tego sobie tutaj cofnę. Korolowa dam tutaj i on zrobi kolejny projekt. Także ja to bardzo szybko mogę skończyć, całkiem to prawdopodobne. Całkiem to prawdopodobne, że tak właśnie będzie, ale to Kongo chcę przynajmniej dobić. Chociaż nie, tam jest tego budowania jeszcze dużo. No tak, gdzie ja? Gdzie ja do Kongo? Tutaj nikt mnie w konia nie robi. No dobra, kulturowe bezpiecznie, religijne to tam pilnuję, zresztą wygrywam w tym wyścigu religijnym, także spokojnie, tutaj się trzymam. Awansik by się przydał, nie powiem. Nie powiem, nie miałbym nic przeciwko. A gdzie to dziadostwo uciekło? Ale gdzie ja tutaj... O, albo go zabili, ale to czym? No gdzieś mi uciekło, gdzieś mi uciekło, ale to nie przejmujemy się oczywiście takimi rzeczami, bo to są dobre rzeczy. Na nią tutaj muszę pilnować, ale ona jest zblokowana, także to powinno być ok, to powinno być ok, bijemy. Ale widzę, że ach, chyba nie dam rady, chyba nie dam rady, cztery jednostki, cztery bombery zabraknie, bo ta moja jednostka jest ranna, mówię oczywiście o tych wozach bojowych. 115, 101, 14. Teoretycznie jest nadzieja, żeby to zrobić. Kurde, ale jak mi się nie uda, to mogę tę jednostkę stracić. Kurde, no i zabrakło, cholerka, ale to teraz już mnie nie ostrzela, ale tam dzielnia jeszcze jest. To nie trafi. Ojejku, żeby ten bewup tutaj grecki nie przejął tego miasta, bo się wkurzę. Po zmianie nie jestem, ożeżby, to trzeba się tym zająć, dołożyć jednego. O cholera. Patrzcie, ile ja zainwestowałem w ten Seul. Twarda walka o Seul. Ale dobra. Wygrałem, także jesteś się z czego cieszyć. Kempoala. Kampusu ja tutaj ciągle nie zbudowałem. To w ogóle śmieszne jest dosyć. Z aerodromem. Aha, dobra, już wiem co chciałem. Kupca chciałem. Po to, żeby tam dopalić jeszcze ten Otitlan, no bo mogę. A jak mogę, to trzeba to zrobić. Oj, budowniczego też mogłem zbudować. Tak sobie kombinuję. Benza Kongo. Giełda 41. No nie, będę robił kolejne jednostki, które będą drogie, także tę giełdę też trzeba zrobić. Spichlerz naprawiajmy. Okej, okay, może tak być. Jednostka kolejna. Dotarli. I oni tutaj mają siedzieć. Okej, okay. Oni tutaj mają siedzieć. Kaśka to też pewnie idzie w bombki. Więc ja tutaj będę potrzebował jakichś jednostek, żeby kurde się ewentualnie wybronić, bo tak zbijam się w taką masę, którą dość łatwo będzie zniszczyć. Zresztą ja też tak sobie kombinuję, żeby tutaj bombkę pierdyknąć, bo tutaj też tak to od kilku tur wygląda, jakby gromadziła swoje siły, a to oczywiście oznacza, że mógłbym jej piękny cios zadać. Co się chciałem powiedzieć i tak mi wyszło. Piechota zmechanizowana. Ten to się tutaj zblokował, bez kitu. To w ogóle ponaprawiać trzeba, jak płonie, jak to nieładnie wygląda. Bo tu miała być jedna artyleria, tam druga. Tu idzie jedna piechota. Czemu tutaj tyle tego mamy? Ten wariat też tu idzie. Kurde, bo ja bym tutaj też podkrywał chętnie. O, jejku, jejku, jejku. Dobra, idź jeszcze tędy, idź jeszcze tędy. I w kolejnej turze mam nadzieję, że ja tutaj muszę wytrzymać. Że zdobędę, żebym nie stracił tej jednostki. Strategia. Dobra, żyję. Wymaga myślenia. Jest okej. Okay. Taktyka wymaga. Żyję, także bez większego problemu teraz już to miasto zdobędę. I mam nadzieję, że to będzie oznaczało,
koniec Kongo. Tutaj awans to wyczekamy. Tym zdzielimy. Dobra, jest 0. Także wchodzimy tutaj. No, tutaj już nic złego stać się nie może. O, wreszcie, Boziu, karaluchu, ty jeden. Karaluchu, ty jeden, ile on żył? Ile on żył? Ile on się trzymał? O, ledwo co. Udało się. Skończyliśmy z takim wariatem. I teraz zobaczmy. Zobaczmy, jak to tutaj... A może potem, Katarzyna, ja miałem przeskoczyć kilka rzeczy. Toronto. Tutaj, ojejku, ile ona zainwestowała w to Toronto. Masakra, skąd ona tyle tego ma? Bruksela. Tu będę suzerenem. I to poczekamy, aż się... Aha, bo się nałożyło jedno na drugie. No to nie będę. Nie będę, chociaż mam 4. To mógłbym być. To mógłbym być, jakbym się postarał. Dobra, niech się to odświeży. W kolejnej turze to wszystko zrobimy. Zachowujemy to miasto. Czy tutaj mamy coś ciekawego? Wątpię. Wątpię, bo nie widać. No nie ma. Ale są te dzielnie z aerodromem. A to by oznaczało, że ja bym mógł się tak właśnie... szybko przemieszczać w razie potrzeby i trufle zgarnąłem jeszcze. No ładnie, ładnie. Tak ma to właśnie wyglądać. Tyle, że tutaj takie miasto, które jakbym dostał bęcki od Grecji, to bym ni cholery nie wybronił. Ni cholery nie wybronił. Dobra, czyli w takim wypadku trzeba koniecznie te moje bombowce przenieść, tylko badania jeszcze. Dobra, weźmy to, ulepszymy ten okręt, bo złota mam dużo. Czekamy tutaj, tak jak mówiłem, czyli śpimy. Przenoszę jednostki i zaczynam ostre klikanie. Tylko gdzie? Nie no, tutaj chyba. No tak, tutaj. Potem go ulepszę. Albo dam tu dwie jednostki i tam dwie jednostki. O, tak to mogę zrobić. Tak to mogę zrobić, okej. Okay. To jest nawet nie głupie. I piechota zmechanizowana. Właśnie chciałbym nią trochę poodkrywać, skoro już tutaj mogę. To ty, mój kolego, w takim razie, a weź się zajrzyj, czy ty możesz tutaj wejść jakoś. Tu by się zobaczył. Tędy zbyt wiele nie odkryjesz. A tutaj zajrzyjmy. Chwila. Cóż ja tutaj wybrać mogę? Jakieś koszary, żeby budować hangary? To nie. Tego mi się nie chce robić. Nie chce mi się robić rozrywkowej... O, mógłbym na dobrą sprawę, ale kulturową mogę sobie gdzieś machnąć? No nie bardzo. Obszary mieszkalne jeszcze okej. Okay. Zróbmy koszary, pomnik oczywiście. Jeszcze raz ten pomnik szybko, jednostka bez rozkazów. Mamy bombera, także go na lotnisko, tylko tym razem to drugie. Tu mamy dwie jednostki. Tu też będziemy mieli dwie jednostki bez obstawy tym razem, ale mam nadzieję, że tutaj mi nic nie wiedzie i lecimy dalej. Niech tam kończy się ten satelita najpierw. Ojejku, ale to będzie długo trwało. Dobra, czyli tak, czuwasz. Nie wiem, czy w przypadku bombowca to cokolwiek daje, ale niech czuwa. Tamten niech się podleczy, jego zaraz będę przenosił. Tutaj przeciwko jednostkom morskim. O, lądowym takie lubię, ale kurde, czy się ja będę zabezpieczał? Nie, najpierw tak, jakbym się musiał bronić przed atakiem Katarzyny oczywiście. Kanalizacja to nie, wiadomo co ja tutaj miałem robić, także róbmy. Myśliwiec jak najbardziej. Jak najbardziej. I kolejna produkcja i tutaj... elektrownię też chciałem robić, ale zobaczmy jak ten myśliwiec... A, ja tutaj nie mam jeszcze tego, tutaj miałem robić też.
11. To w takim wypadku na spokojnie róbmy sobie te elektrownie. Laboratorium. Tutaj robi się kupiec, bo tutaj kup... O, i też dopalę sobie stolicę oczywiście, jak tutaj zbuduję tą elektrownię. Także jak najbardziej tak trzeba robić. Laboratorium. Mógłbym, ale zobaczmy. Tutaj są te. Nie, też nie ma, szkoda. Budowniczy. Czy tutaj mi budowniczy potrzebny? No trochę rzeczy mógłbym zgarnąć. Trochę rzeczy mógłbym zgarnąć, ale nie chce mi się. Nie chce mi się, ja już tutaj zmierzam prosto do wygranej. Także będę się skupiał na tym, żeby po prostu szybko zrobić, co tam zrobić muszę. Czyli ten projekt i tyle. Kurde, ja bym tutaj chętnie pozwiedzał. Ładnie, w kolejnej turze potem was ustawię. Dobra, na lotnisko. Czyli tutaj. I teraz tak, bo tym będę wracał. Ale to jeszcze nie w tym momencie. Tutaj. Nie, to tym będę zwiedzał. Tam jest jeden, tu jest drugi, to ty idź na dół. To ty idź na dół. Tego już ustawię może, gdzie jest to lotnisko? Tutaj Bombaj, czyli tak, tu bym... tu już idzie, jedna, druga, nie, jedna, druga. Tamte dwa. To tego zostawię tutaj. Co oni tam, kurde, hałasują? To może być je słychać, ale niestety nie mam możliwości, no jak się tego pozbyć. Artyleria, kurde, ja z tym balonem tu latam. Tego jednego chciałbym ustawić. Kurde, znaczy na pewno. A może bardziej właśnie tu i tu. Tak. To ty idź tędy. Ojejku, to by się droga generalnie tak przydała. Tak sobie kombinuję. Gdzie ten balon? Balon tutaj walniemy. Będzie jak najbardziej okej. Szybko, kolejne rzeczy. Ty już tutaj możesz czuwać. Możesz czuwać jak najbardziej. Tutaj ta jednostka ma właśnie być. Naprawia się to okej. Będziemy strzelać w razie czego. Aczkolwiek nie spodziewam się tego ataku. Musiałby się skończyć ten zadeklarowany stosunek przyjazny, że tak powiem. Tenochtitlan. Dopalamy produkcję. Tam, gdzie najwięcej młoteczków. Tutaj mamy 4. O, dużo jeszcze 4. Tutaj taki kawał może być. Może być i tutaj. Znowu Tenochtitlan i znowu, gdzie dużo młoteczków. Do Bombaju. Może być, tu się nawet droga przyda, bo nie ma takiej bezpośredniej. Czuwacie, śpicie i takie tam. Wy tutaj podobnie, czuwacie, śpicie i takie tam. Tego mam przenieść z miasta tego do miasta tego. I lecimy. Mini rzekę, odkrywaj. Ojejku, patrzcie jak ciasno, jakbym tutaj miał... Kurde, się bić z nią. 21 Sparta, to tak nieźle. Moje miasto ma 22 mieszkańców. Także ona też daje radę, tak jak widać. Budowniczego sobie zróbmy. Chociaż kurde, ja się tym będę tak bawił. Tiajo. Tak, on tutaj miał zostać. Benza 4, 2, a do Tenochtitlan 3, 4, 4, 1. A, muszę być. Jest, ten jest na górze, to ty odkrywaj tak jak było zgodnie z planem na dole. Dobra, tutaj zapierniczaj. Sobie troszeczkę pojeździsz. O, mamy drogę, a jest droga, to będzie miasto. Szybko. Fair. Fabryka, to dopalimy. 20.
udogodnienie za każde pole, można zbudować tylko... Dobra, nie będę się bawił, fabrykę. W razie gdyby jakaś wojna była, to ja szybko tutaj się będę w stanie wybronić i w razie czego dobudować, doszkolić, w kontekście oczywiście jednostek. Ojejku, tutaj w ogóle nie ma co robić. Ja tutaj musiałbym... No patrzcie, jak to dziwnie działa. Tu muszę zamienić. Raz, dwa, trzy. Nie, do tego zabierał nie będę, ale tu możecie pracować. I tu też 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 możecie pracować. I tu... Tu też. Śmiesznie to działa. Dziwnie nawet bym powiedział. Dobra, tak na razie zostawię i teraz mogę budować różne rzeczy. Tylko niech to będzie, niech to będzie. Budowniczy 16. No to by się opłacało, a wezmę. Kurde, tak, czy mi się tak chce bawić? Z jakąś głupią Kinshasą. Dobra, chce mi się, jestem szalony. Panie! Tu jest ten nasz kolega sympatyczny. Nie no, trzeba go zdzielić, nie ma innej opcji, także o, tych zaangażujemy. Bum. 74, okej. I dobijmy. Oj, dobra, obojętne, nie będę tak latał tą myszką jak szalony. Gdzie on? Tutaj. Ojejku, nie mogę, no nie. Chodź no ty, też nie możesz, bo tam coś się z nimi robiłem. Czy ty możesz? Kurde, żaden nie może, bo im dałem rozkazy czuwania i już cofnąć nie można. Ojejku. Młyn, okej, jednostka. Budowniczy, którym... co ja chciałem robić tym budowniczym? No to jest pytanie za 100 punktów. Tutaj to zrobię zapewne... Aha, tutaj nim chciałem iść. A to idź. I następna turka. Zabiję tego tam. O! Potępia mnie, spadaj tam. Ciekawe, czy ona mnie zaatakuje. Raczej się tego nie spodziewam. Mam armię mniej liczną. Mniej liczną. Ojejku. Ale jestem nowocześniejszy, aczkolwiek kończę drzewko, czyli ona mnie siłą rzeczy goni. Jak się wyrówna. Tylko czy ona będzie w stanie tę armię zmodernizować? Mógłbym tam podejrzeć, jak to wygląda, ale też nie bardzo widzę taką potrzebę biznesową. 129, ile ja mam złota? Ojejku, to nie rośnie, to ja tutaj budowniczego potrzebuję, żeby jakąś faremkę zrobić ładną. Wojskowa, o, mógłbym też wojskową zrobić. Nie, z aerodromem to nie widzę potrzeby. Ja najchętniej dałem tutaj przemysłową już... zbudowałem... Gdzie ta? Tutaj. A, cholera. A portu nie mogę, bo nie mam tego pola jeszcze żadnego. Tu tylko jeden. Za dodatkowy zasób. Ojejku. 5 na 7, budowniczy 8. Dobra, niech tam będzie. Będę budowniczych teraz robił. Zbrojownia 5. Tak. Tu jak widać, ja już tutaj specjalnie się nad tym nie rozwodzę, nie zastanawiam, no bo plan mam jeden, do niego zmierzam. Okej, tak może być, czyli buduję szybko ten projekt kosmiczny i chcę tę grę skończyć. Czy ty nie masz zasięgu, bo tutaj znowu spierniczył. Co za mosiek. Już niewiele sobie dalej wejdę. To zajrzyj tutaj. Poodkrywałbym, ale nie chce mi się... 118, 86. To atakujemy.
Cholera, nie zabiłem. Kurde no. Jaki nieparcik. Nieparcik. Dotarł, czuwasz, jedziemy dalej. 25 minut, kurde no. Do tego klikania będzie dużo. To będzie odcinek jest 39, startuje. To ja może... Nie wiem, czy tak chce mi się klikać. Znaczy klikać to ja będę musiał, tylko czy jakoś tego nie przyciąć, żeby po prostu nie gadać głupot i nie smęcić tutaj w momencie, kiedy nic się nie dzieje, po prostu budują się jakieś tam kolejne rzeczy w tych gorszych miastach, nawet powiedziałbym takie troszeczkę przypadkowe. Postanowiliśmy zobaczymy. W tej dekadzie udać się na Księżyc i zrobić... Nowe... Tak, i to teraz bierzemy na ulepszenie jednostek. Ja już tego używał nie będę. Także tak, to bierzemy tutaj. 15%, okej, okay, zatwierdź, tak. Okej, okay. I teraz wybieramy tutaj, tak szybciutko, wybieramy i bierzemy rzecz jasna. 10, ale mam tą produkcję ładną. W ogóle ile to kosztuje? O, 1500, widzicie jak ładnie? Ej, stary. Ślepy jesteś, tutaj masz za 1500, akurat, kurde, bym powiedział, ale on tego nie widzi. Ta gra się dziwnie odświeża. O, udowodnienie. Sporo rzeczy ja tutaj mam jeszcze do roboty. O, też fajne. Idźmy tędy. Stadiony tutaj, nie, to mi niepotrzebne, nic mi tutaj już niepotrzebne w kapitalizmie. Międzynarodowe szlaki, takich nie robię w ogóle, dlatego to minąłem. Dobra, tak może być, tak może być. Ja tam jeszcze mam, kurczę, przerwie sobie zobaczę, emisariuszy mam, których warto by było oczywiście jakoś wykorzystać, a nie tak sobie siedzą. Kwango. Budowniczy, tutaj mam. Co tu płonie? Tartak, ojejk, ale to 18, 116, akademia 22, obszary mieszkalne dużo. Dobra, bo tam też jest złoto z tej akademii, tam fajne rzeczy. Produkcja, także bierzemy, kolejne rzeczy się robią, 27 tura. Okej, okay, to będzie trzeba wszystko odświeżyć tutaj, bo szalona gra tego nie... Dobra, kliknijmy jeszcze, bo tak... On może inaczej będzie działać musiał. Ten dotarł, dobra, to siedzisz tutaj, lećmy. Chcę jeszcze jedną rzecz w tym odcinku zobaczyć. I w przerwie pomyślę, jak to dalej zorganizować. O, jeszcze inspiracja mi się trafiła. I tutaj ostatnia jednostka, którą ulepszę, także ja to zrobię, ona tutaj jest. Nie, to niszczyciel. Krążownik rakietowy. Aha, bo tu się zrobiła. Okej, okay, tu się schowała. 310, dobra, stać mnie. No tutaj taka moja flota ładna i technologia przyszłości. I teraz jeszcze jedna rzecz, tylko tak szybciutko. Zaraz. Ja go przebudzić przecież musiałem. Efekt 1500, dobra, to się zrobi, wystrzeli i tym będziemy kończyć. Zapomniałem o tym przebudzeniu, dałem uśpienie, kurde, i nie przyszło mi do głowy, bo już w poprzedniej turze bym to zrobił i zaoszczędziłbym tą jedną turkę, tak na dobrą sprawę. Także zrąbałem. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, powiada tak się mówi. Powiada się, że walka z globalizacją to jak walka z prawami grawitacji. Może masz i rację, tym się zajmiemy już w każdym razie w kolejnym odcinku. Tyle dzisiaj, trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.